Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na szkoleniu z zakresu podatków dla małych i średnich przedsiębiorstw bez tajemnic. Dzisiaj opowiemy sobie takie szczegółowe informacje na temat, o czym będziemy rozmawiać, co obejmuje to szkolenie. Postanowiliśmy przybliżyć Państwu aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście prawa podatkowego, co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć w miarę przystępny i krótki sposób, postaramy się Państwu to przekazać. Będziemy mówić na przykład o tym, jakie są podstawowe formy działalności gospodarczej w Polsce, kiedy warto je prowadzić z powodów podatkowych i jakie to ma skutki za sobą, bo praktycznie każda forma będzie trochę inaczej opodatkowana, będą inne formy prowadzenia księgowości, inne formy rozliczeń możliwe, no czasem też nawet inne formy kontroli. Będziemy rozmawiać o tym właśnie, co się dzieje, kiedy przychodzi do nas kontrola podatkowa lub celno-skarbowa i o tym, czym one się różnią między sobą. Będziemy też mówić o tym, czy warto mieć pełnomocnika i po co w ogóle pełnomocnik przedsiębiorcy właśnie w zakresie prawa podatkowego. Czasem zastanawiacie się Państwo, czy na przykład można zapytać ministra finansów, czy też jakiś inny organ, jak rozumieć jakiś przepis. O tym będziemy mówić, jak będziemy omawiać interpretację przepisów prawa podatkowego. To jest bardzo ważna instytucja, często stosowana i chętnie stosowana przez przedsiębiorców, ale trzeba wiedzieć dokładnie, jak stosować te interpretacje, jak składać wnioski i jak je czytać. Powiemy sobie też trochę na temat podatku od towarów i usług, czyli słynny VAT. To jest to bardzo skomplikowany podatek, ale o pewnych podstawach każdy przedsiębiorca musi wiedzieć, niezależnie od tego, czy jest VAT-owcem, czy też nie. Czasem też trzeba powiedzieć o złych rzeczach, jeśli chodzi o podatki, czyli przestępstwa karnoskarbowe, wykroczenia karnoskarbowe. Trzeba wiedzieć podstawowe kwestie, co to jest to przestępstwo i wykroczenie i co można zrobić, żeby uniknąć takiej odpowiedzialności. Księgowość każdy przedsiębiorca wie, że musi prowadzić, natomiast pytanie, jaką księgowość? Kto ma prowadzić takie księgi, jak, no i przede wszystkim co do tego ma przedsiębiorca. Czy faktycznie posiadając księgową, przedsiębiorca nie musi się już niczym martwić. Dokumentowanie sprzedaży to temat bardzo szeroki. Każdy przedsiębiorca po to właśnie działa, żeby sprzedawać, żeby mieć przychody. Czyli sprzedaje towary, usługi. I to jest bardzo istotna kwestia, jak dokumentować sprzedaż. Oprócz tego powiemy o takich też innych rzeczach, które dotyczą podatków, ale nie bezpośrednio są przewidziane czasem w przepisach. Trzeba o tym wiedzieć, na przykład co to jest należyta staranność. Będziemy o tym dość szeroko mówić, bo w obecnych czasach zwłaszcza podatnicy VAT muszą wiedzieć, jak weryfikować swoich klientów, kontrahentów i jak też dokumentować transakcje, które dokonują. Jeżeli zdecyduje się ktoś na prowadzenie bardziej zaawansowanej formy działalności, takiej jak spółki kapitałowe na przykład, no to też musi trochę wiedzieć o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast te mniej zaawansowane formy działalności, jak jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka cywilna, czy też spółki osobowe, będą rozliczały się w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. O tym też tutaj, o podstawach tego podatku będziemy mówić. No i coś, o czym często zapominamy, to podatek od nieruchomości. W momencie, kiedy przedsiębiorca posiada jakąkolwiek nieruchomość, musi też rozpoznać obowiązek podatkowy w tym podatku, wiedzieć, jak składać deklaracje, no i generalnie w ogóle wiedzieć, co jest opodatkowane takim podatkiem. A poza tym, no, będziemy też mówić o takich innych podatkach, mniej popularnych, ale takich, o które mogą się zdarzyć w życiu podatkowym przedsiębiorcy. Zaczniemy może od tego, co powiedziałam na początku, czyli od różnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jak Państwo zapewne wiecie, no tych form jest bardzo dużo. Począwszy od tej najprostszej, jednoosobowa działalność gospodarcza, poprzez trochę bardziej skomplikowaną, bo wymagającą udziału co najmniej dwóch osób, czyli spółki cywilnej. Później mamy spółki osobowe. Spółki osobowe to są spółki, które są już regulowane w kodeksie spółek handlowych i tam tych spółek jest kilka. Jest spółka jawna, jest spółka partnerska, spółka komandytowa. Tutaj będzie trzeba wybrać sobie właściwą spółkę w zależności od tego, co chcemy wykonywać, jakie usługi, jakie towary sprzedawać, jaki kapitał chcemy zaangażować, jak bardzo wspólnicy chcą odpowiadać za zobowiązania takiej spółki.
Jest też spółka komandytowo-akcyjna. Ona jest formalnie spółką osobową, ale w prawie podatkowym czekają na nią niektóre niespodzianki. O tym będziemy mówić później. Natomiast ci z Państwa, którzy chcieliby mieć bardziej zaawansowane formy działalności, mówię w tym sensie bardziej, że one, te spółki, to są osoby prawne, czyli spółka z o.o., spółka akcyjna, to wówczas tutaj jest trochę więcej formalności. Wszystkie spółki, jeśli chodzi o kodeks spółek handlowych, muszą być zarejestrowane w sądzie rejestrowym, tak zwanym Krajowym Rejestrze Sądowym, co za sobą pociąga oczywiście też koszty. Spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dużo biurokracji niesie za sobą. Także to o tym trzeba pamiętać, że prowadzenie form działalności w takich formach będzie też generowało większe koszty. Niemniej jednak na rynku bardzo często podmioty, które działają w spółce z o.o. czy w spółce akcyjnej, są traktowane jako bardziej wiarygodni kontrahenci. Stąd też o tym trzeba pamiętać. Niektóre też formy działalności wymagają konkretnych spółek, konkretnych form działalności, żeby je prowadzić. Natomiast ja bym się skupiła na takich najbardziej popularnych, które są stosowane przez przedsiębiorców. No, taką super najbardziej popularną, zwłaszcza na początku działalności, jest jednoosobowa działalność. Czasem nazywana też samozatrudnieniem. I tutaj trzeba sobie z punktu widzenia podatkowego wyraźnie powiedzieć, czym to się różni. Otóż jednoosobowa działalność gospodarcza to jest działalność gospodarcza, którą prowadzi przedsiębiorca, osoba fizyczna, która zarejestruje się w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, złoży odpowiednie wnioski, zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców. I to jest formalny warunek. Natomiast czym to różni się od samozatrudnienia? Otóż w prawie podatkowym jest przyjęta taka koncepcja, że przedsiębiorca musi ponosić ryzyko prowadzonej działalności. Zatem, jeżeli jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona jest w taki sposób, że ma się tylko jednego klienta, czyli wystawia się tą przysłowiową jedną fakturę na miesiąc, czy jeden rachunek i zdaniem organów skarbowych tak naprawdę nie ponosi się ryzyka gospodarczego, bo jest to na zasadzie tak zwanego właśnie samozatrudnienia, czyli mam tylko jednego klienta. Traktuje się takie samozatrudnienie jako właśnie formę zatrudnienia zamiast umowy o pracę, zamiast umowy zlecenia. Na pewno słyszeliście Państwo o pomysłach testu przedsiębiorcy. Ten test na razie nie będzie wprowadzany, natomiast wszyscy z przedsiębiorców, ci, którzy są podatnikami VAT, wysyłają tak zwany jednolity plik kontrolny. To jest taki plik, który każdy VAT-owiec musi wysyłać co miesiąc razem ze swoją deklaracją. I na tej podstawie ma być weryfikowane właśnie to, czy ktoś nie wystawia jednej faktury w miesiącu. Jeżeli tak będzie, to w toku normalnych czynności sprawdzających, czy też kontroli, czy postępowania, organy będą to sprawdzać, czy aby nie dochodzi do samozatrudnienia. Wówczas jest taka sytuacja możliwa, że nie będzie taki przedsiębiorca uznany jednak, nazwijmy to, za przedsiębiorcę w rozumieniu prawa podatkowego. To się wiąże z dotkliwymi konsekwencjami i dla podmiotu, który zatrudnia taką osobę, ale też dla samego przedsiębiorcy w takim wypadku. Tutaj chcę wyraźnie podkreślić tą różnicę. To dalej będzie przedsiębiorca traktowany jako prawo przedsiębiorców, czyli zgodnie z prawem przedsiębiorców będzie to przedsiębiorca, ale dla celów podatkowych będzie uznany jako tak jakby pracownik. Co oznacza, że jeżeli taki samozatrudniony miał jakiekolwiek koszty uzyskania przychodu, zbierał faktury, no to najprawdopodobniej takie prawo do odliczenia zostanie mu odebrane i nieuznane koszty uzyskania przychodu. Co więcej, firma, która zatrudnia taką osobę, będzie miała zaległości z odprowadzania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Tutaj więc na to warto uważać, bo jest to taki temat, który ostatnio jest dość popularny i Ministerstwo Finansów zapowiada, że będą sprawdzać te sytuacje. Inna kwestia to jest spółka cywilna. To jest też bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie kodeksu cywilnego. Czyli tutaj nie rejestrujemy
się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka cywilna to jest tak naprawdę związek dwóch lub więcej przedsiębiorców, ponieważ de facto to każdy ze wspólników prowadzi działalność gospodarczą. To każdy ze wspólników spółki cywilnej rejestruje się właśnie z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. No i tutaj ze spółką cywilną powiązane jest kilka problemów podatkowych. Po pierwsze, to spółka cywilna na przykład będzie podatnikiem VAT, ale wspólnicy tej spółki będą podatnikami podatku dochodowego. I teraz, jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, no to będzie podatnikiem podatku PIT, ale jeżeli to będzie osoba prawna, będzie podatnikiem podatku CIT. Jeśli chodzi o przychody, no to będzie się to dzielić zgodnie z tym, co jest zapisane w umowie. Czyli z takim procentem, jeżeli wspólnik ma osiągać zysk, uczestniczy w zysku spółki, na przykład w wysokości 20%, no to od takiego procentu będzie odprowadzał podatek dochodowy, zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z tą zasadą PIT albo CIT. Co jeszcze jest istotne, to te spółki kapitałowe. Spółki kapitałowe w związku z tym, że cieszą się na rynku większą wiarygodnością, są też preferowane przez administrację skarbową. I tutaj w zeszłym roku pojawiła się taka sytuacja, niedawno weszły takie przepisy w życie, które wprowadzają 9% stawkę podatku CIT właśnie dla nowo powstałych spółek ZO. I to jest bardzo ważne, bo to chodzi o to, żeby upowszechnić taką formę działalności. Formy działalności typu jednoosobowa działalność, czy też spółki cywilne, raczej zdaniem administracji skarbowej nie są transparentne, zatem preferuje się spółkę ZO, właśnie dlatego, że tam i rozliczenia, i księgowość, i ewidencje muszą być transparentne, jest kontrola sądu rejestrowego nad tym, co się dzieje w spółce, stąd też preferencja właśnie w opodatkowaniu, tutaj 9%. No i tak jak też mówiliśmy wcześniej, odpowiedzialność wspólników w spółce ZO jest ograniczona. To głównie dlatego przedsiębiorcy wybierają tę formę działalności, dlatego że tak jak powiedziałam, przy spółce cywilnej, przy jednoosobowej działalności gospodarczej, przy spółkach osobowych jest całkowita odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki całości swoim majątkiem, w całości. Natomiast jeśli chodzi o spółki kapitałowe, tam wspólnik nie odpowiada. Tam odpowiada wyłącznie zarząd i to też pod konkretnymi warunkami. Także to jest taka ogromna różnica i pod kątem podatkowym, i pod kątem też gospodarczym, dlaczego warto wybierać bardziej spółki kapitałowe niż jednoosobową działalność czy spółkę cywilną. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejną część.